To był twój czwarty Tour de Pologne. Czy jesteś zadowolony z występu? Tak, myślę, jestem zadowolony. Koszulka aktywnego, więc pokazałem się polskiej publiczności z jak najlepszej strony. Dwa dni w odjeździe. Myślę, że dla mnie to był udany bardzo start. Jeden z etapów biegł przez twoje rodzinne strony. Kibice byli przygotowani na trasie? No, doping było słychać cały czas. Na pewno mnie to mobilizowało i myślę, że dzięki kibicom zawdzięczam im tą koszulkę, tak? No, doping był ogromny na tej trasie i wtedy właśnie zdobyłem tą koszulkę aktywnego. Ty lepiej czujesz się w płaskich terenach. W Tour de Pologne mieliśmy w tym roku dwa górskie etapy, bo ten etap z Nowego Sącza do Zakopanego to był bardziej górski niż sprinterski. Ciężko było obronić tę koszulkę dla najaktywniejszego kolarza właśnie na tych etapach górskich? Na tych górskich etapach tak naprawdę ci zawodnicy, którzy uciekali wcześniej, mieli punkty, już nie brali udziału w tych premiach, nie zdobywali punktów, więc tak naprawdę po tym trzecim, czwartym etapie można już było sądzić, że utrzymam tą koszulkę. Co do tych etapów, no to starałem się jak najwięcej sił zaoszczędzić na czasówkę, przejechać to jak najbardziej ekonomicznie, myślę, że to się udało. To jest ta koszulka dla najaktywniejszego kolarza z Tour de Pologne z tegorocznej edycji. To jest większy sukces niż lider w generalnej edycji Tour of China z ubiegłego roku? Myślę, że tego nie można porównywać. Dla mnie osobiście na pewno Tour of China było bardzo ogromnym sukcesem, ale ta koszulka to jest zupełnie coś innego. Przed polską publicznością też na pewno bardzo cieszę. Twój kontrakt z grupą Active Jet Team wygasa pod koniec roku. Gdzie widzisz swoją przyszłość? W tej grupie czy może gdzieś indziej? Na dzień dzisiejszy najprawdopodobniej zostanę w ekipie Active Jet. Co prawda nie mam jeszcze podpisanego kontraktu, ale toczymy gdzieś tam jakieś rozmowy i pewnie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach ten kontrakt podpiszę. Chyba że pojawi się jakaś inna oferta. Ciężko mi powiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnego kontraktu, ale najbliżej jestem Active Jet. Plany na resztę tego sezonu? No, 4 dni po Tour de Pologne mamy wyścig w Czechach, bardzo mocno obsadzony, z bardzo dobrymi ekipami. Słyszałem ostatnio też, że w połowie września startujemy w Sztokholmie, także jeszcze będzie sporo tych sytuacji, żeby się pokazać. Myślę, dyspozycja, moja dyspozycja teraz jest bardzo dobra, więc patrzę w przyszłość z optymizmem.